Gorzankowy, lubi gleby przepuszczalne, słońce i lekki cień. Rośnie na polach, miedzach, łąkach, przy drożach, miododajny, zapylany przez błąkówki, regeneruje skórę, goi rany, odkaża, bakteriobójczy, stymuluje wydzielanie soku żołądkowego, trawienie, wykrztuśny, łagodzi bóle brzucha, wzdęcia. Rośnie od niżu po góry w całej Euroazji. I na Azorach kwitnie od kwietnia do maja, leczy ziele, suszymy w przewiewnym, ciemnym miejscu. Podobne właściwości mają przetacznik leśny i kłosowy. Można płukać usta, gardło, oczyszcza krew, wątrobę, płuca. W ziołolecznictwie stosuje się go na hemoroidy, wrzody żołądka, zaburzenia trawienia, bóle brzucha, rany, upławy, choroby jamy ustnej i gardła. Napar, łyżeczka zielana, szklankę wrzątku pijemy 4 razy dziennie po pół szklanki. Odwar, łyżeczka ziela na szklankę wody, gotujemy 15 minut, pijemy od 2 do 3 razy dziennie po pół szklanki. Na bóle brzucha, wrzody żołądka, dwunastnicy, odbijanie. Napar poprawia pamięć, przemianę materii, oczyszcza krew. Dziękuję, miłego dnia.